Cześć, z tej strony Duch Lasu. Słuchajcie, na początek chciałem przeprosić moich widzów za tak długą nieobecność, która była spowodowana sprawami rodzinnymi, trochę zdrowiem. No, na początek chcę sobie kawę i wracając do tematu. Słuchajcie, trochę nie było mnie na kanale, bo trochę zdrowie nie domagało, a co się porobiło. Trochę miałem spraw do załatwienia, zwłaszcza że wiem, że już wam się znudziły takie odcinki: kawa w lesie, nocka w lesie, wszyscy robią to samo. Dlatego słuchajcie, musiałem zgromadzić trochę materiału, o czym sobie dzisiaj pogadamy, aby nie robić tego, co wszyscy i tak dalej, nie powielać schematów. Dlatego też mi trochę zeszło. Chciałbym rozpocząć taką serię na kanale Upiorne Wiadomości. Jeżeli wam się to spodoba, przyjmiecie to, no to będę kontynuował. Będę kontynuował to i tak dalej. I tak mówię, będę chciał to kontynuować, o ile wam się to spodoba. Bo sprawy są dość nieciekawe. Nawet dojdzie do tego, że idąc do lasu będziemy sprawdzać nie tylko pogodę, ale również czy nie ma jakichś tam polowań. I już mówię, o co chodzi. Pozwólcie, że skorzystam z kartki, bo mam teraz aż 6 tematów, które chciałem poruszyć. Tak, sześć. A nie wszystko jestem w stanie spamiętać. Słuchajcie, dlaczego będzie trzeba sprawdzać sprawdzać, czy nie ma polowań? Chwila. Zaraz wam powiem. Jeżeli chcecie wiedzieć, co wyszło z tymi wilkami, o których już poruszałem ten temat na kanale, to zostańcie do końca. Słuchajcie, dlaczego sprawdzać, czy nie ma polowań? Choćby dlatego, że głupota ludzka nie zna granic. Tak jak na przykład na leśnictwie Birma, gdzie znaleziono szczątki orła przedniego, który jest ptakiem ściśle chronionym. Zatem wszystkie ptaki szponiaste są w Polsce chronione. Jak i orzeł bielik, i orzeł przedni, kania ruda. Słuchajcie, sprawa jest taka, że orzeł przedni jest to gatunek, który przy ludzkich zapędach może bardzo szybko zginąć. Słuchajcie, tylko w 2019 roku
w całej Polsce gniazdowało 33 pary orła przedniego, co nam daje 66 osobników. Populacja gniazdowania od roku 2000 do 2019 roku wahała się od 20 do 34 sztuk. Słuchajcie, z tego się dowiedziałem, a w sumie tą informację podesłał mi Zielony Hejter, za co dziękuję i pozdrawiam. W Birmie, niedaleko Birmy, jest hotel, ekskluzywny hotel dla tak zwanej elity finansjery. Hotel, gdzie nie zatrzyma się żaden zwykły, przeciętny zjadacz chleba. I też ciekawe, zastanawia mnie to, czy ten ptak uderzył trakcję elektryczną, czy jakiś idiota postanowił się postrzelać, zabił orła przedniego. A że szczątki zostały, no to wiadomo, podlinożercy zeżarły go. I to byłby jeden temat. Jeżeli będziecie coś wiedzieć na ten temat, piszcie pod filmem. Za informacje wszelkie bardzo dziękuję. Gotuję się elegancko. Słuchajcie. Kawę sobie zrobimy. Głupota nie zna granic, więc trzeba sobie radzić. Następna sprawa to jest, ten temat już poruszałem, ale poruszę jeszcze raz, a mianowicie nadleśnictwo Nowa Dęba, gdzie znaleziono postrzelonego orła bielika. I tu pozdrawiam ekipę Zielonego Patrolu. Słuchajcie, tą sprawą zajmuje się policja i prokuratura, bo nie może być tak, że takie chronione zwierzęta chronione w Polsce są bezkarnie mordowane. I co do orła bielika, no to z tego co się dowiedziałem, to sprawa jest w trakcie, czynności są prowadzone, nie udzielają żadnych informacji. Słuchajcie, kolejna przykra sprawa to jest z okolic Sokółki na Podlasiu. Mówią, że myśliwi są ludzie, którzy zgodnie z prawem regulują populację zwierząt. A ja powiem tak, w tym środowisku też i świnie są. Mianowicie w okolicach Sokółki na Podlasiu został zabity ryś euroazjatycki. Tusze rysia bez głowy, bez łap, bez ogona, bez skóry, gołą tuszę znaleziono na posesji jednego z myśliwych. To jest bardzo przykre. W
To na pewno nie zrobił to ktoś, kto jest laikiem, kto nie wie, co jest cennym trofeum. I tak jak mówiłem w wcześniejszym filmie, rysi jest około 600 w skali Polski. To jest mniej niż ludzi w wieżowcu. Wieżowców, w którym ja mieszkałem, było 1012 mieszkań. Myśląc pewnej osobie, to mamy 1012 ludzi. Także mówię, rysi jest bardzo mało i pomimo to, że są pod ochroną i tak dalej, się morduje. I tu ukłon w stronę mysi królika, którzy przygarnęli do swojego ośrodka młodego rysia, gdzie jego matka zginęła. Chłopaki z mysi królika zajęli się młodym rysiem. Możecie do nich pisać, wspierać ich, bo robią dobrą robotę. Następna sprawa, to jest czwarta. Słuchajcie, Brzozów. Zamordowano tam jelenia dla trofeum na rykowisku. Z tego, co się dowiedziałem, jest to niejednorazowy przypadek, bo się okazało, że już kilka takich przypadków było, że jeleń został zabity tylko dla głowy, dla poroża, a cała reszta zostawiona. Słuchajcie, ludzie, ja kurwa to ja rozumiem wszystko. Mieszkacie koło lasu, macie rodzin, idziecie, zabijacie sarne jelenia, co nie popiera mordowania zwierząt, ale jeżeli ktoś zabija dla jedzenia, zupełnie inaczej to wygląda niż tylko zabijanie dla trofeum. Słuchajcie, i to jest naprawdę przykre. Co do wilków z Roztocza, to już piąty temat. Słuchajcie, wilkami z Roztocza, sprawą wilków z Roztocza zajmuje się w toku. Sorry, że patrzę na ściągę, ale nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać. Słuchajcie, wilkami z Roztocza zajmuje się prokuratura. Nie udzielają żadnych informacji, co jest oczywiste, bo po co? Najlepiej nie udzielać, nic nie robić, bo po co społeczeństwo ma wiedzieć? Tematy, o których ja mówię, nawet nie są poruszane przez media, przez telewizję państwową i tak dalej. A no niestety powinniśmy wiedzieć, co się dzieje w lesie. Bo idąc do lasów państwowych chcemy być bezpieczni, tam brać i odpoczywać. Słuchajcie, dlaczego mówię, podkreślam, że trzeba, net będzie sprawdzać nie tylko pogodę idąc do lasu, ale również czy nie ma polowań, w tym polowań deficytowych. Słuchajcie, dlaczego? Ja na przykład teraz zaczynam sprawdzać, czy nie ma polowań idąc gdzieś do lasu, bo nie chciałbym, żeby mnie tak potraktował myśliwy, jak potraktował tu jedno ze zwierząt. Słuchajcie, 15 listopada pod Opolem myśliwy z Holandii zabił wilka, ponieważ
pomylił go sobie z lisem. No, przepraszam. Ludzie, jak można pomylić wilka z lisem? To co, wilki są rude? I na końcu kity mają białą sierść, tak? Wilk jest rudy, a lis szary. Słuchajcie, i 53-letni myśliwy z Holandii grozi 2 lata więzienia. Tą sprawą zajmuje się prokuratura i policja rejonowa do Słuchajcie, do zdarzenia, tak jak mówiłem, tą sprawą zajmuje się policja, prokuratura, są tam czynności prowadzone wyjaśniające i taka dupa maryna, o. Poza tym, co? Do całego zdarzenia doszło na leśnictwie Turawa. Słuchajcie, jak widzicie, myśliwi, nie wiem, czy są ślepi, czy coś. W każdym razie, ja w chwili obecnej sprawdzam sobie, czy nie ma nigdzie żadnych polowań. No, bo nie chciałbym, żeby mnie ktoś pomylił z niedźwiedziem i po wyjściu z lasu, żeby się nie okazało, że z mojego tyłka jest zrobiony druszlak. Także... Słuchajcie, tak się sprawy mają. Nie jest za ciekawie, nie jest za dobrze. Jest to naprawdę przykre, że tak bezmyślnie są mordowane zwierzęta. Myślę, że powiedziawszy, społeczeństwo nic nie robi. Nikt nic nie robi. Wszyscy wolą milczeć, niż cokolwiek zrobić. Tak samo ostatnio masowo są wysypywane śmieci do lasu. I też cisza. Wszystko się zamiata pod dywan. Pieprzy się w telewizji o sądach, wolne sądy, wolne to. Ale co obchodzi szarego obywatela sądy? Wolne sądy, skoro zwykły obywatel, który nie popadł w konflikt z prawem, nie potrzebuje tego sądu. On potrzebuje pójść, na przykład do lasu, odpocząć sam, z dziećmi, z rodziną i czuć się też tam bezpiecznie. I tak jak mówię, tak się sprawy przykro mają. Jeżeli wam taka seria pasuje, chcecie, żebym częściej robił takie odcinki, prowadził serię pod nazwą Upiorne Wiadomości, to piszcie w komentarzach, tak, a ja przypnę wam serduszko. No i co poza tym? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, suba. Za te w dół też dziękuję, bo pozycjonują i filmy. I do zobaczenia w następnym.